Dzisiaj Krzysiek Kubala znowu w sądzie, bo taka sprawa się zdarzyła. Spotkał chyba na drodze swojego fana, bo fan powiedział, że dobrze zna Krzyśka, bo oglądał go w serialu Rolnicy Podlasie i wie, gdzie mieszka. Pan jechał ciężarówką za Krzyśkiem. Bardzo się spieszył. Jak się okazało, spieszył się do swojego domu. I na wąskiej drodze, moim zdaniem, jako kierowcy zawodowego, też podjął taki niebezpieczny manewr, to znaczy próbował wyprzedzić Krzyśka, ale droga była tak wąska, że nie dał rady wyprzedzić traktora z przyczepą, bo droga jest wąska, samochody szerokie, on ciężarówką nie dał rady tego zrobić, więc jechał, trąbił za Krzyśkiem, wezwał policję, policja przyjechała, chyba mandatu nawet nie dostałeś w ogóle od policjanta, prawda? Nie, nic nie proponowali. A to dziwne, czyli policja uznała, że w sumie wszystko jest w porządku, bo dostałbyś mandat. Zbadali trzeźwość Krzyśka, oczywiście był trzeźwy. Jechał do pracy, nie tam byle co sobie tam, nie wiadomo po co, traktorem z przyczepą, na wsi. Krzysiek pytał tego człowieka, czemu on nie jechał normalną czteropasmową drogą obok, która jest, tylko wybrał jakąś wąską drogę taką, gdzie do pól się jeździ, a on mówi, że się spieszył do domu. Lecz wcześniej mówił, że jest umówiony do małej godziny. A że nie może się spóźnić, tak? Że nie będzie jechać nie wiadomo ile za traktorem, bo nie ma czasu. A się okazało, że Krzysiek nie jechał daleko, bo do pola. I jeszcze okazało się, że traktorem jechał 40 km na godzinę. Po wąskiej drodze, więc ja nie wiem, ile on tą ciężarówką chciał jechać po wąskiej drodze, żeby go wyprzedzić. Musiałby z 60 jechać, czyli może by przekroczył prędkość. A jeszcze do tego wszystko nagrywał telefonem komórkowym, który trzymał w ręce, do czego się przyznał. Do czego chyba zaraz mandat za to dostanie. Bo mówi, że rejestrator to sobie dopiero potem kupił. Krzysiek, czy często są takie sytuacje, że ktoś przeszkadza po prostu ludziom na wsi pracować normalnie? No, głównie to z drugiej wioski, a ten co z czwartej wioski się wyrwał. A ty go w ogóle znasz jakoś? Czy on to tak złośliwie trochę robi? Poniekąd kojarzę z gimnazjum. Aha. Bo on mówi, że ciebie zna, ale to z telewizji ciebie zna. No. Trochę jakby zazdrości, może nie wiem. No, tak się zazdrości. A po tej pracy na 40 godzin ciągnikiem się nie da pojechać. To jest najlepsze. Czyli właściwie on chciał się tą ciężarówką, mówi, wyprzedzać, to trochę tak piratował, że tak powiem, nie? Tak. Niebezpieczną sytuację na drodze sprawiał. Zagrożenie w ruchu. I sam to jeszcze nagrał telefonem komórkowym, który trzymał w ręce. Jadą ręką kierową. No właśnie. To niebezpieczne. No i widzicie, i tak to jest, kurczę. Często w tym serialu Rolnicy Podlasie to tak trochę sielanka wychodzi, a naprawdę to nie jest łatwo. Chyba. A jeszcze jak w ogóle fani tacy są złośliwi, to już nie jest łatwo. No dobra, Krzysiek, pozdrawiasz fanów, pewnie zapraszacie do odwiedzin, nie? Tradycyjnie. Zapraszamy wszystkich do odwiedzin gospodarstwa, na przejażdżki różnego rodzaju i wszystkich fanów pozdrawiamy serdecznie. Ale prawdziwych fanów, takich, to co... Prawdziwych, nie takich, co podtrzymają się. Co dobrze życzą, a nie złośliwości jakieś chcą robić. A coś nowego u was w gospodarstwie w ogóle? Się zdarzyło od ostatniej wizyty Krzysztofa Kononowicza na przykład? Agnieszka mówiła, że coś się tam oźrewić miało, czy coś takiego, że czekacie. Są dwa małe źrebiaczki. Aha, czyli można przyjechać zobaczyć też. Można. A to i wy już tych koni, to całą kupę macie chyba, nie? No, teraz mamy kolejne, mają jeszcze się źrebić. I widzę, że sam byłem świadkiem, ludzie przyjeżdżają nawet spod Warszawy, właśnie konie chcieli u was zobaczyć, nie? Konie rasy z Okulskiej, lokalnej. Akurat w Podlasie to zagłębi koni z Okulskich jest. Najwięcej w tych rejonach występuje. Jasne. A wy macie całkiem pokaźne stadko takich koni. Jest, no parę mamy. No i dobra, i zapraszam i do zobaczenia pewnie następny odcinek waszych przygód już wkrótce. Pozdrawiamy fanów.